19 stycznia wspominamy świętego Henryka z Uppsali, biskupa i męczennika. Henryk pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, towarzysząc legatowi papieskiemu Mikołajowi z Albano, późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV. Henryk musiał wyróżniać się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i gorliwością apostolską, skoro został wybrany biskupem ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Jako biskup Uppsali zaczął najpierw budować katedrę w tymże mieście. Dokończył ją później święty Eryk IX, król i główny patron Szwecji. Ci dwaj mężowie współpracowali ze sobą nad umocnieniem kościoła katolickiego w tym kraju. Wspólnie wyprawili się z królem szwedzkim na krucjatę do pogańskiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął działalność misyjną i organizowanie kościoła. Sprowadzał misjonarzy i budował świątynie. Zginął w roku 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kiulo, zamordowany przez wieśniaka imieniem Lalli, którego już wcześniej za zabójstwo biskup obłożył kanoniczną klątwą. Być może przyczyną męczeńskiej śmierci biskupa była również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina. Podanie bowiem głosi, że bandyta, nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec. Ciało Henryka złożono najpierw w Nusianen, gdzie ku jego czci wystawiono kościół. Później przeniesiono je do Abo. Kapituła katedry w Abo przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz z pierścieniem. Na cześć publiczną świętego Henryka zezwolił papież Hadrian IV już w roku 1158, a więc 2 lata po śmierci męczennika. W roku 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie świętego Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do Rosji. Tam niestety zaginęły. Do Polski kult świętego Henryka z Uppsali wprowadził król Zygmunt III Waza, gdy u stolicy apostolskiej wyjednał przywilej, by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny. Święty Henryk jest patronem Finlandii. W ikonografii święty Henryk przedstawiany jest w stroju biskupim z mitrą i pastorałem. Niekiedy towarzyszy mu postać chłopa zabójcy. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Henryka, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.